Hejka, zrobiłam sobie prezent. Z okazji braku okazji. Takie uroki pierwszej wypłaty, wracamy do stanu poprzedniego, czyli jestem spłukana again. I już wam mówię, co jest w środku, pewnie już wiecie, bo oczywiście w opisie to napisałam. Zawsze to jest takie trochę śmieszne, kiedy się ogląda filmiki na YouTubie i przez pierwsze 5 minut YouTuber stara się być taki tajemniczy, że nie powie, o co chodzi w filmie, a i tak to będzie wszystko napisane w tytule. Więc ja zamówiłam sobie deskorolkę, fiszkę, to się dokładnie nazywa, która marzyła mi się od 12 roku życia. To jest w ogóle mój nowy dywan z Ikei, więc enjoy. Więc tak jak widzicie, zamówiłam ją w kolorze bone, czyli takim właśnie beżowym. Jest ciężka. Wykonana z plastiku, tutaj są jakieś, nie wiem, metalowe części. Kółka są gumowe. No kurde, serio, tak się cieszę. To jest taka, jest moje takie marzenie dziecięcych lat. Ja w ogóle nie uwielbiam jeździć na deskorolce. A uwielbiam jeździć na rolkach. Właśnie moja miłość zaczęła się od deskorolki. Na początku była taka zwykła, potem właśnie fiszka, potem rolki i jakoś tak, serio, jest przepiękna, bardzo porządnie wykonana, jest taka naprawdę, naprawdę mocna, ale tak jak trzymam, że tak powiem, w ręku, to powiem, że to jest taki porządny, porządny plastik. Patrzę tutaj na wykończenie, na elementy, wszystko wygląda bardzo, bardzo ładnie i tak naprawdę porządnie. Mam gdzieś tam porównanie do właśnie tej takiej podróby, która też mi się bardzo dobrze sprawdziła przez lata, ale jednak dobrą jakość. Wygląda w ten sposób. I to jest Penny 22 incze. A na centymetry to nie wiem. Czyli ten najmniejszy rozmiar. I nie jest taka duża. I to, co lubię właśnie w fiszkach, ta, którą miałam, była troszeczkę mniejsza od tej. Ta podrobiona, że tak powiem. To jest fajne, że one są naprawdę malutkie, że ja ją mogę dosłownie wziąć pod pachę i sobie pójść, mogę ją przyczepić, nie wiem, do plecaka. I nie będzie mi jakoś specjalnie ciążyć, więc to jest fajne, że mogę podjechać, zwłaszcza tutaj w Londynie, tak z myślą o przemieszczaniu się tutaj kupiłam, bo mogę gdzieś podjechać do metra, wziąć sobie do metra bez problemu, wysiąść i potem znowu podjechać, więc myślę, że mi się bardzo przyda w przemieszczaniu się po Londynie. No i no, co? Idę ją przetestować. Jest bardzo zwrotna. Się będę musiała poćwiczyć równowagę, bo dawno już nie jeździłam. Ale fajna jest. Bardzo, bardzo fajnie się na niej skręca. No więc jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, to jest naprawdę bardzo zwrotna. Bardzo płynnie i bardzo przyjemnie się po niej jeździ. Na niej jeździ. Więc super. Będę musiała się trochę przyzwyczaić, bo już od jakiegoś czasu nie jeździłam na deskorolce. Naprawdę spoko. Naprawdę nie mogę się doczekać, żeby go tak trochę dłużej potestować.